Okej. Nie, nie po kick-offie. Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa, oczywiście 1v2. W ostatnim odcinku, tak jak pewnie pamiętacie, przegraliśmy, no i znowu jesteśmy Champion 1 Divizja 4. Na koniec odcinka zapomniałem pokazać statystyki, więc pokażę je teraz, zarówno na początku, jak i na końcu, żebyście sobie mogli porównać. No co, trochę bolało? Tutaj startuję, bo Adi się niecierpliwi, startuję już gierkę. O, szybko znaleziona. Mam nadzieję, że dzisiaj nastąpi odkucie. Jestem ciekaw, czy serio ten poziom już tak szybko wzrósł, czy to był smurf. W sensie ja wiem, że ten jeden był smurfem przez to potem jak grał 1v2, w sensie 1v1. Ale ciekaw jestem, jak na przykład teraz to wypadnie. Dobra, trzymają nagrody za diamenta, chyba grałem razem, powinno być bezpieczni. Standardowo już raczej nie będzie za dużo cięć. Wybicie na pełnym speedzie. Niestety to może być ciężkie, zaraz. Okej, na razie się bronimy, idealnie to się odbiło, że mamy boosta. Nie wiem jak ich właściwie zwalczać, bo nie spodziewam się ich błędów, to jest chyba najgorsze. No ale to nikt się nie spodziewa błędów takich. Okej, bumpik jest 1-0, wygrywamy. Mam nadzieję, że dzisiaj będą dwie wygrane, to by byłoby koks. Trochę do przodu podlecieć, to jest coś, co na pewno celujemy. W ogóle dajcie znać, jak często trafiacie na smurfy w przeciwnym teamie. Wiem, że trochę to jest taki... To znaczy, nie narzekam, że trafiłem na smurfa, ale to jest taka trochę... Jakbym narzeka, to bym był hipokrytą. Bo też w sumie na tym koncie, jakby nie patrzeć, można powiedzieć, że smurfuję, ale wy to wiadomo. Robię to bardziej dla serii na YouTubie, żebyście po prostu mieli rozgrywkę. Rozrywkę. Was oczywiście nie zachęcam, nie smurfujcie, lepiej grać na głównym koncie. Co za bęgier! Generalnie chodzi o to, że no, część ludzi smurfuje. Ja jestem jednym z nich, więc w sumie zamykam się. Tak, poza nagrywką nie smurfuję. Dobra, nie, koniec tematu, gramy. Nie po kick-offie. Muszę coś rozwiązać, jakieś rozwiązanie na wznowienia, bo to będzie strasznie bolesne tracić gole w ten sposób. W momencie, kiedy gramy 1v2 i tak często, tak ciężko jest właściwie wywalczyć bramkę. No dobra, coś wymyślę. Bez podskoku może kick-offy. Będę się w stanie cofnąć szybko. To jest może myśl jakaś. Okej. W ostatnim odcinku grałem bardzo zachowawczo. Tutaj jest strategiczny wylew, w sensie nie dostałem reseta. Aki. Może? Dobra, 2-2, jest dobrze. Muszę się naprawdę skupić. To już będą coraz cichsze odcinki, takie mam wrażenie. Oczywiście też tutaj, korzystając z tego, że jest chwila przerwy, zapraszam do zostawienia suba i lajka, jak ktoś jeszcze tego nie zrobił. Strategiczne żebranie, ale lecimy po 40 koła do końca roku. Ale myślę, że to C2 może być problematyczna, żeby wbić czempiona 3 w moim wypadku. Może być ciężko, naprawdę. Oj? Dobra. Dobra, nie kopnę, ale dobry fake poleciał. W sumie nie sam się sfejkowałem, bo nie zauważyłem, że nie mam boosta totalnie. I przez to wszyscy się sfejkowali na serwerze, również ja. Dobra, tutaj podlecę. Dobra. Dobra, podlećmy. Oła, dostałem bumpa lekkiego, co mnie niestety trochę przeszkodziło. Andiego wywaliło. Ja to wywalę do boku. Idealnie. On nakopnął strasznie niewygodną piłę, że trochę długo trwa cofanie się. Nie, no już jest po prostu ciężko, to niekoniecznie, w sensie jeden tam akurat w tamtym wypadku czuć było, że był smurfem, ale generalnie w każdym meczu już będą giga problemy. Znaczy MP2 już się źle gra, to znaczy teraz nawet Champion 1 chyba, Divizja 4. To równie dobrze mogą być Championy 1. No strzał został obroniony. Kopnę jak najszybciej, po prostu, żeby kopnąć. Oni nam oddali piłę. Nie, no to jest strasznie ciężki sierej, naprawdę. Ale czego ja oczekiwałem? Tak właśnie zgadywałem, że wokół tej rangi może być ciężka. Co ja tam gadam, jakie ciężko, niszczymy ich na easy. O. Fliczka nie muszę robić, albo musiałbym zrobić jednak. Nie, zlagowane to było na maksa, co to było? Jaki turbo giga lag. Proszę, slow motion to, chcę to zobaczyć na replayu, jak to wyglądało. Zresztą na replayu tego nie widać. Ale był turbo lag. A, w sensie za dużo by to chyba nie zmieniło, może by minimalnie. Nie wiem, czy bym dał radę zblokować, gdyby faktycznie u mnie na ekranie od razu uderzył. Ciężko powiedzieć, kopnę w ten sposób. Niestety on się nie wywala. Kopnę znowu w ten sposób. Znowu się nie wywala.
strzał. Dobra, 3-3. Musimy to wygrać. Ja sobie nie odpuszczę. Nie ma szans, nie widzę możliwości nie wygrania tego meczu. Jak to jest wykonalne, to jest obowiązek. Dobra, mamy piłę z Afriko. Źle się przyjąłem trochę. Ale co tam? Kopnę mocno. Może się wyleje akurat. Nie wyleje się akurat. I kontratak. Dobra. Zwalił to. Totalnie zepsuł akcję na szczęście. I jeszcze ten nam podał. Proszę. Dobra, 4-3. Wygrywamy. Jazda. Ale muszę się być... Muszę pewności siebie nabrać, bo ostatnio mało gram w gierkę, przez to nie mam takiej jakby wprawy. Przez to brakuje mi pewności siebie, co jest giga istotne. Pamiętajcie, żeby być pewnym siebie nawet jak nie powinniście. Może czasem takie bycie pewnym siebie pomaga bardziej niż cokolwiek innego. Znowu nam boost zniknął. Ja to wykopię, nawet jak nie mam boosta, tylko po to, żeby wykopać. Żeby czas kupić. I to powinno walnąć w ziemię za sekundę. W sensie to już przelecę przez nich. Dobra, wygrywamy, 4-3. Nie narzekam zupełnie. To, że w lewym dolnym rogu jest jakiś napis, nie wiem, czy to wy to widzicie. Chyba tak, zagraj ponownie share. Wracamy do czempa dwójki, jedziemy dalej. Dobra, kolejne spotkanie, one top my life. Zwycięzca turnieju na czempionie w tym sezonie. Ale... Co on wie o... graniu rankedów. Bang! Nie wierzę, że to już bronią! Co to ma znaczyć w ogóle? Za te wszystkie oszczerstwa, czempiony się... Nie, wylew. U, ale fart. Ale fart, że mnie nie ukarali za to, że nie trafiłem. Za te wszystkie teksty przez całe życie o czempionach się mszczą teraz na mnie. Najlepszymi zagrywkami swymi. Dobra, zbiorę przyspieszenie. Wywalę to do boczku. Na boczku, przechodzimy go. Muszę się bardziej skupić jako jednostkowo, żeby ich robić nie jako drużynę, tylko jako po kolei. Najpierw jeden minięty, potem drugi. Tak zarazem, żeby drugi nie przeszkodził za bardzo. No i to strzelili. No nie wierzę. Muszę... Nie, no jest ciężko. No nie powiem, że nie jest ciężko. Ale musimy wygrać, żeby iść do przodu. Po prawej. Czy oni dają komsy na publicznym czacie? W sensie info teamowe na publicznym czacie? Chyba tak. Chyba to trochę, nie wiem, nie są w party, więc wątpię, że to jest, żeby skonfuzować przeciwnika. I samobój typa. Dzięki ci, pingwinie, zawsze lubiłem pingwiny. Pozdrawiam pingwiny z Madagaskaru i doceniam za tego samobuja. On oddał piłę, zabiorę mu życie przy okazji. No czemu by nie? Zagram mu za plecy. Niestety nie przeszło to zagranie tego typa. Tutaj mijamy... Dobra, jest, musi być gol. To musi być brama, 2-1, wygrywamy. Rozkręcamy się pomału, no bardzo pomału, to trzeba przyznać, ale się rozkręcamy. Standardowo, dopóki nie robią pinczów, to powinienem być bezpieczny, dopóki nie pinczują ze sobą na tym wznowieniu. Okej. Nie, nie zauważyłem ani nie słyszałem. Dobra, kij, podgłośniam grę, bo tak być nie będzie. Podgłośniłem sobie grę w systemie. Będę słyszał wszystko i wszystkich. Totalnie go nie usłyszałem. I przez to brama stracona. No nie, ale to było przerażające w sumie, tak znienacka totalnie. Czekajcie, bo chyba przesadziłem, mam teraz tak głośno grę, że nie słyszę, co mówię. Ale to mniejsze, zaraz przyciszę z powrotem. Łap strzała, typie. Proszę, dobra, jest strzelone. Może dobrze, że nic nie słyszę. Niech mam w grze tylko głowę. Co? Głowę tylko w grze? Nie, nie wiem, co ja gadam. Wygrajmy to i tyle. Ten kickoff jest bardzo złowrogi. Sfekujmy, że go robimy może. Dokładnie, to nie leci w bramę, to sobie wezmę boosta. Wezmę też tego boosta, bo czemu by nie? On tak kopnie, tutaj nic nie słyszę, ale już swoim uszom aż tak bardzo nie ufam. Już raz mnie wyrolowały. I to fajnie szybko skoczył. Ale nie no, na pełnej w to wjeżdżają, nie dają mi czasu, to jest bardzo fajne. Nie wiem, czy jest sens dawania porad, jak grać 1v2. Ale na pewno dobre jest to, że nie dają mi zupełnie czasu. O! Zabrali sobie piłę i zdążył to wybić. No co to ma znaczyć? Sobie specjalnie obok niego zagrałem, żeby mieć opena, a drugi się cofnął na ten czas. Okej, oddał mi piłeczkę. Znowu powinien oddać. Okej. Nie dajemy się kopnąć temu. Fajnie by było, jakbym się nie dawał mu kopać. Wybijmy. To może być gol. Nie, nie może być, bo to skoczył na to jednak. To jest niesamowita przepaść pomiędzy czempionem 1 i czempionem 2. Czy tam nawet chociażby diamentem 3, to już w ogóle. Ale to już pewnie się spodziewalibyście. Jaka jest wielka przepaść pomiędzy każdą z tych rank. Nie!
3-3, jest masakra. Jest niewyobrażalnie ciężki już dla mnie, to jest już mój sufit. Chyba, że się jakoś odpalę i będę grał mega mechanicznie. Bo tylko to by mnie było w stanie uratować, żebym robił jakieś zagrywki, których teraz nie robię. Nie, już myślałem, że zdążę wylądować i podskoczę po tym bumpie. Ale niestety zbugowało się auto, w sensie jeszcze nie zdążyło tak naprawdę dobrze osiąść na ziemi, przez co nie podskoczyłem idealnie. Nie, no jest przerażające to, ja tu przegram. Nie mamy boosta, nie mamy piły. Luzik to nie problem. Na wszystko trzeba skakać, nie przeszczędzimy boosta. Dobra, to musi być gol. Nie wiem jak. Ale nie, nie jedź na to, gościu! Zostaw mi sekundę. Nie, już nawet na to skaczę. Proszę, jest, 4-4. Najgorsze jest to, że oni jak robią jakąś turbo głupotę, typu lecą na jakąś piłkę, ball chase'ują, w normalnym meczu 2-2 to by było głupie, ale w meczu tutaj to im wychodzi, przez to, że mi nie dają czasu, ja nie mam co zrobić kiedy, na przykład trafić w boosta. Bo jestem tragiczny. Nie mogę się na niego rzucić za bardzo. Dobra, wybijmy to. Zniszczmy go. Nie mam boosta. Dobra, jest boost. Ale jest tutaj ziomek. Ale okej. To musi być gol. Dobra, jest. 5-4. Sytuacji 1v1. 100% muszę mieć skuteczności. Nie mogę się dać porobić, jak jestem sam na sam. Do you respect him? Zadzi, co to za pytanie? Nie wierzę, że Adi jeszcze takie rzeczy pyta. Najgorzej na świecie. Kiedy żyje, to jest ciężko, to jeszcze prowokacja. O, dobra, ale respektują, to jednak szacunek. Dobrzy przeciwnicy, tutaj shoutoutik do nich. I w bronią wszystko. Mijamy go znowu. Ten ma piłkę na dachu, ale wybijamy mu ją za plecy. Chyba będzie druga wygrana w tym odcinku. Proszę. Czemu ja mu to zostawiam? Czemu ja to zostawiam? Typie, nie strzelaj, proszę. Nie! Okej. Dobra, wygrana! 5-4, GG. Naprawdę nie było łatwo. W tym odcinku pokażę już statystyki. Ale naprawdę jest giga ciężko. No jak wbijemy czempiona trójkę, to ja będę naprawdę z siebie zadowolony. Nie jest źle, nagrody za srebro powoli wbijamy, czy tam za złoto. Jest, dywizja druga. Jesteśmy do przodu w tym odcinku, au! Dobra, co do profilu, statystyki wyglądają właśnie w ten sposób. No niestety jest ta jedna porażka, więc nie ma 100% wygranych. Ale lecimy, odbijamy się do przodu. Lecimy po 98% wygranych. Ja oczywiście zachęcam jeszcze na koniec do zostawienia lajka oraz suba, no i nie będę przedłużał, elo elo.